Teraz poznamy zasady tworzenia form dopełniacza liczby pojedynczej. Proszę spojrzeć na tabelę z końcówkami. W rodzaju męskim rzeczowniki żywotne przyjmują końcówkę a. Rzeczowniki męskie nieżywotne mają końcówkę u albo a. W rodzaju żeńskim rzeczowniki przyjmują końcówkę y, a po spółgłoskach miękkich oraz kgy występuje końcówka i. Rzeczowniki rodzaju nijakiego, tak samo jak rodzaj męski żywotny, mają końcówkę a. Ponieważ w dopełniaczu w rodzaju męskim nieżywotnym i w rodzaju żeńskim występują końcówki równoległe, warto, aby poznali Państwo kilka reguł ich użycia. Końcówkę a mają niektóre rzeczowniki nieżywotne rodzaju męskiego, które można połączyć w następujące grupy. W rodzaju żeńskim końcówkę i przybierają rzeczowniki. Teraz zobaczmy, jak odmienia się przymiotnik w dopełniaczu. Proszę spojrzeć na tabelę z końcówkami. Przymiotniki w rodzaju męskim i nijakim mają wspólną końcówkę ego. W rodzaju żeńskim natomiast występuje końcówka ej. Proszę pamiętać, że po kgy należy wstawiać i. Podobnie jak przymiotniki, odmieniają się zaimki dzierżawcze w dopełniaczu. Inaczej odmieniają się zaimki osobowe w dopełniaczu. Przypominamy, że form krótkich używamy, gdy zaimek występuje po czasowniku, na przykład nie kocham cię, nie lubię go. Formy długie występują w pozycji akcentowanej i pojawiają się przed czasownikami, na przykład tylko jego nie kocham, ciebie nie lubię. Form rozpoczynających się od ne, niego, niej używamy po przyimku, na przykład wracam od niego. Po przyimkach używamy także formy długiej zaimka drugiej osoby liczby pojedynczej, na przykład idę do ciebie. Warto zapamiętać czasowniki, po których występuje rzeczownik w dopełniaczu. Oto przykłady. Warto także zapamiętać niektóre przyimki łączące się z dopełniaczem. Na koniec zapoznamy się z innymi konstrukcjami, w których także występuje dopełniacz. A teraz proszę wykonać ćwiczenia gramatyczne.